Mamy teraz półfinał dziewczyn. Nux 103-45 Białystok kontra Osir Sokół Podlaski. Ale nie mylcie, Podlaski to jest Sokołów, to jest mazowieckie. Bo można być wprowadzony w błąd, że Podlaski, Podlasie to jest tutaj, wy jesteście Podlasie. Piękne Podlasie, Białystok. Zapraszamy na grzybobranie. Tylko w tym roku nie obrodziły. I rozpoczynamy. Wiemy, o co walczymy. Stawka jest jedna. Grać w strefie medalowej albo nie grać. Wszystko stawiamy na jedną kartę. Pivotka 2011. Dziewczyny. A skąd się wzięła nazwa Stożek? Stoczek. A Biały Stok i Stoczek i osiedle w Białym Stoku. I większość dziewczyn z tego osiedla. Biały Stoczek, dziewczynki, rocznik 2000. Biały Stok wiadomo, Sokoł Podlaski, smaczne szynki, kiełbasy. Mam obiecane, ale kiedy to nie wiem. I trener, który już ma kilka wychowanek, które grają w ligach seniorskich, ma wychowankę, która gra w reprezentacji Polski. Już nie wspominając o kadrach młodzieżowych, wymieniał mi tego trochę. Bardzo dobry szkoleniowiec. Nie będę tutaj nazwiskami sypał. I to wiecie, też tak zgodzicie się ze mną. Ale macie na koszulkach Jordana, a wiecie, że to jest logo zastrzeżone? Że bez pozwolenia Jordana nie można mieć takiego czegoś. A? Może tam jest jakiś ten kruczek. Tak szybko time out. Gramy. Dwa rzuty wolne wykonuje Misia. Ja będę mówił ksywkami, bo dziewczyny mają na koszulkach własne ksywki. Będzie dodatkowy rzut wolny. Natalia. Finał dziewczyn. Osir Sokołów Podlaski w białych strojach. Czerwono-czarnych z domieszką białego. To drużyna Skoczek Białystok. Ładnie.